Do you hear that sound? It's the sound of prosperity. It's the sound of a brighter future. It's energy running through the veins of the city. Welcome to the industries of the future. Witam Was tutaj, cześć, czym Zanż. I zapraszam Was na kolejny odcinek po długiej przerwie. Ostatni odcinek, nie wiem, mógł być z miesiąc temu, ja może przesadziłem, ale dawno. Na kolejny odcinek ze spiskałem z PlayStation 4 Industries. Teraz odcinków będzie trochę też mało, bo ja jestem na wyjeździe. Jeżeli nie jestem na wyjeździe, to ten odcinek się pojawi dla Was szybko. Jeżeli jestem, no to później. Serie z Warszawy, czyli tygodniki, będą się pojawiać normalnie. A pozostałe serie typu Metro i tak dalej będzie jeden na tydzień, więc właściwie dwa, bo wyjeżdżę na dwa tygodnie. Tak czy siak, tak to wygląda, przypadza nasze piękne oto i miasto. O, włączyło się wszystkie rzeczy. I co dzisiaj robimy? Dziś jest zbyt pozdrom, mimo tego, że wyjeżdżam, dosyć duży odcinek, bo ten port zamierzam teraz właśnie przebudować całkowicie, tak aby on wyglądał na jakichś nowych, jakichś lepszych zasadach, czyli po pierwsze, trzeba wszystko wyburzyć, a po drugie, zbudować port z lotniskiem, tak jak mówiliśmy, będzie po środku lotnisko. Jak będzie wyglądać dokładnie port, to jeszcze będzie tutaj, ten cały kawałek będzie trochę przebudowany, coś tak, żeby nie było. Ta latarnia tutaj pozostanie, to jest nasz punkt wiadomy. Ja mogę ją sprawdzić, chyba wyburzyć, sobie pamiętam, no właśnie, ale tego nie zrobimy. Także tak, już bardzo. O, mogę sprawdzić, czy dość do niej nie idzie. I jeden obiekt, czyli ten, zostaje tutaj na dłużej. Statek górniczy ma jeszcze 5 ton do wydobycia. Ten ma 2 w teorii, a ten ma 1, więc powoli będziemy to po prostu wszystko wyburzać, a zaczniemy od zmienienia linii tramwajowej, posuwania linii autobusu, który pozmienia. Najważniejsze jest to, żeby jakoś tu wkomponować w ten cały port, po pierwsze, bezkorkowy system jazdy, to jest najważniejsze. Po drugie, bramek prawdopodobnie nie będzie, albo będą. Zobaczymy, tak? To jeszcze będzie do przeanalizowania, bo tu będzie dosyć duży ruch, więc w sumie mogę nawet jakieś te bramki, ale na pewno te szerokie, ale bez dużych jakichś tam. Zobaczymy, jeszcze pomyślę. No i na pewno to lotnisko, żeby było po środku te towarowe z hubem przeładunkowym, aby pociągi po prostu jeździły pomiędzy tymi wszystkimi różnymi. System będzie ogólnie w naszym porcie dosyć prosty. To znaczy, będą raz, tak, zwykłe porty pasażerskie. Będzie postawione prawdopodobnie gdzieś tu, możliwe, że jeden postawimy sobie, ale to będzie po tym wszystkim, żeby po prostu i coś oni też mieli. Natomiast tak, w głównej mierze, ponieważ jak widzicie, statki płyną w tą stronę i spłyną w tą stronę, czyli w skrócie możemy postawić ile dużo zapragnie naszych portów, właściwie, no widzicie, one się tutaj po prostu będą wykręcać i tak dalej. To tak, jeden port prawdopodobnie będzie przed naszą latarnią. Do latarni zrobimy sobie taką ścieżkę gruntową, dzięki czemu nam to trochę się wszystko skróci. I później będzie raz hub przeładunkowy i raz taki, czyli łącznie prawdopodobnie będzie 7 tych wszystkich obiektów, jedno lotnisko pośrodku towarowe, hub przeładunkowy, no i oczywiście sortownia poczty. Prawdopodobnie chciałbym montować tutaj dwie, zobaczymy ile mi się uda ich tutaj wszczepić. Jakieś biura ewentualne też mogą się pojawić, chociaż biura zbyt nie chcą w takich pasażerskich. Prawdopodobnie jedna stacja metra. Ale to bym też może pokręcił, właśnie tutaj zrobię jakiś mały przylądek dla pasażerów, aby oni mieli też takie swoje miejsce. No i oczywiście pociągi towarowe, będzie prawdopodobnie jeden zwykły dworzec, też chciałbym tutaj gdzieś go montować. Także dużo powiedziane, dużo chciałbym zrobić. Popyt na mieszkania mieszkańców, jeżeli będzie się trochę powiększać, najwyżej zaczniemy sobie lekko jakąś dzielnicę tutaj mieszkalną, ale to nie jest preferowane w żadnym sposobie. Dobra. Dużo mówić. Zaczynajmy timelapse'a.
No i niech mi ktoś powie, że to jest mały port, no wielki jak dla mnie. Przynajmniej to jest przecież obszar dosyć duży, jak na jeden kafelek nawet. To jest... No może przesadziłem trochę z tym jednym kafelkiem, no ale to tak czy siak, całkiem duży obszar. Jak sobie widzicie, proszę bardzo, mamy tutaj jeden, ten jeszcze wydobywczy nasz sobie pozostawiliśmy. No tak jak mówiłem, on tutaj będzie jeszcze wydobywał nam póki może, póki ma co wydobywać, no to nie wydobywa właściwie. Sobie zobaczmy, w sensie, bo on tam gdzieś skądś to czerpia, ja nie wiem skąd. A nie, no ma tutaj coś jeszcze jest, tu ewidentnie jeszcze może podpłynąć, tutaj coś jeszcze jest do wydobycia. Ale to już są takie właściwie małe plamki, nimi się nie będziemy zajmować. Jak widzicie, latarnia faktycznie jest pozostawiona obok, to jest budynek nasz główny. Jeździ tutaj jeden autobus, no i tak, z naszej wyspy właściwie nie ma już nic tej faktycznej, poza kamyczkami. No i tą częścią, która tutaj została i ona tutaj zostanie na pamiątkę. Jest autostrada, ona jest tu tylko chwilowa, żeby nie było. My później tutaj zrobimy normalny wjazd tutaj gdzieś, bo tutaj będzie prawdopodobnie dojazd. Tu sobie zrobimy jakiś mały park dookoła tego, taki jest przynajmniej pomysł. Nie wiem, czy koniecznie dzisiaj on powstanie, ale tak czy siak. Tutaj na razie wygląda tak, jak wygląda, czyli na razie nic nie ma. Jest tylko wjazd autostradowy, proszę bardzo. I nasze autobusy, i tramwaje, i helikoptery. Wszystko się łączy w tym jednym miejscu, żeby to, wiecie, jakoś miało komunikację wspólną taką mniej więcej. Wiecie, o co chodzi. Autostrada tutaj została cofnięta do tego rejonu, bo na cały ten węzeł, w sensie to wszystko. No i mamy tutaj nasz dok. Dok zostanie przesunięty. Mucha, sio. Mucha. To zostanie trochę przesunięte, wszystko jeszcze tutaj do tego rejonu, ale to będzie później. Plan jest jeszcze taki, bo tak, bo zapomniałem powiedzieć jeszcze chwilę wcześniej, że po pierwsze, będzie miejsce dla helikopterów, lądowisko na terenie tego wszystkiego, to wiadomo. Będzie też jeden przystanek promowy i może to nam się uda to też w bazę promową wsadzić. Jeżeli nie, no to ona będzie tutaj po prostu gdzieś z boku wciśnięta, ale też chcę, żeby po prostu pytamy tam dopływały w jakiś sposób. Tak czy siak, to po prostu chcę, żeby było dosyć dużo tej komunikacji. W środku, w tej dzielnicy, nie inwestujemy raczej w jakąś komunikację główną. Będzie jeździć tramwaj, o ten tutaj prawdopodobnie. On tu może, w sensie tak, albo, bo ta dzielnica mieszkana tutaj trochę, żeby nie jeszcze powiększy kawałek. Albo on tutaj właśnie tą dzielnicę wjedzie i będzie sobie gdzieś tutaj zawracać przy jakimś tym dworcu kolejowym, który gdzieś tutaj będzie w środku. Albo będzie na jednym torze po prostu obracać to wszystko. No nie wiem, zobaczymy jeszcze, tak? To jest jeszcze w drodze. No i co dużo mówić, żeby nie przedłużać. Lotnisko oczywiście się, jak widzicie, mieści w środku. Tak, to jest ważne. Tu jest dużo budynków, tutaj chciałbym wymontować. Słowem powiedziawszy. Dobra, no to już bez zbędnego przedłużania. Mucha lata, to niech se lata. A my postawimy pierwszy nasz hub przeładunkowy. Za w tyle daleko. I no tak, tutaj niestety nam się on tak po prostu nie postawi, bo to jest za nisko, ale da użyć nasz most i za chwilę go postawić jeszcze raz. A czemu nie chce się podłączyć? On cały czas nie chce się podłączyć. A za płytko jest dla niego, nie most. Most dla niego nic nie miał. No dobra, to musimy zrobić tutaj, żeby było... A tak tu walczyłem z tym przed chwilą, żeby to właśnie tak ładnie wyglądało pod wodą. No dobra. W takim razie to sobie wybudujmy jeszcze raz. Dobra. No nie, tak czy siak most jest dobry. Dobra. Jest, no i teraz możemy już go postawić. No to postawmy sobie tak ładnie, kulturalnie na środeczku i teraz zobaczymy, czy on się podniesie. Nie podniósł się nawet. No dobra, minimalnie to jest w granicach błędu. Dobra, proszę bardzo. Mamy pierwszy. Przejść to go. Z tym będzie problem. W sumie tego nie przewidziałem. Z tym może być faktycznie problem. Thank you.
No i proszę bardzo, jak widzicie, tak wygląda nasz węzeł. Nie jest jeszcze gotowy, ja zaraz go skończę. Co do pociągów tych schabów naszych przeładunkowych, jeszcze zastanawiam się do końca, jak oni będą wyglądać, bo realizacja ich, w sensie realizacja tego wszystkiego jest trochę trudna, jeżeli chodzi o wzięcie pod uwagę, że muszą wjechać teraz gdzieś na dół, a w centralnej części węzłu już nie ma miejsca. Słuchajcie, będą wjeżdżać po prostu takie wysepki, gdzie będą nagle znikać do tunelów. Będzie mega tutaj węzeł podziemny, kolejowy, który możliwe, że w kolejnym odcinku dopiero zrobimy, ale tak czy siak, wiadomo, ładnie to wygląda. A ja zajmę się budową dalej, żeby to podłączyć w ogóle z autostradami i to włączyć, bo to wszystko jest na razie wyłączone przecież. Ledwo co podpiąłem prąd do tego lotniska i zobaczcie, ile tutaj tych samolotów już jest. Jeden wystartował, drugi leci. No ładnie, ładnie. I się korki nie zadają. Pierwszą część tego, że wielkiego portu mamy już zdobioną, a mianowicie wszystko jest poustawione w teorii, ładnie to wygląda. Pociągi nie są towarowe w ogóle podłączone do naszych statków, portów i tak dalej. Komunikacja już działa mniej więcej tak, jak powinna działać. W sensie jest, tak? Są autobusy, tramwaje, helikoptery latają i pociągi takie, o takie. Także tak to wygląda, metra żadnego tutaj nie inwestowaliśmy. Tramwaj, proszę bardzo, ładnie jeździ na dole. Tu będą drzewka w przyszłości, ale to będzie przyszłość. Dlaczego przyszłość? No bo czasu mało jest. No i jak widzimy, ruch jest tu strasznie duży. Nie mam żadnego pojęcia po co. Skoro nie włączyliśmy jeszcze całkowicie tego wszystkiego. Lotnisko oczywiście jest. Do lotniska ruch nie jest duży i to jest najciekawsza rzecz. Ja nie wiem, jak to lotnisko działa. Kompletnie. Naprawdę. To jest jedno z tych... To jest jeden z tych momentów, w którym faktycznie nie jestem w stanie powiedzieć, na jakiej zasadzie to lotnisko ma tak dużo ludzi z niego korzystających. No i z tego co widzę, no, jakbyśmy przestawili sobie to lotnisko, to może by się coś uaktualniło w nim. Bo wydaje mi się, że złapało jakiś punkt wjazdowy dla naszych ciężarówek dostawczych z innej w ogóle pozycji i lokalizacji. No. A mianowicie przed chwilą wszystkie autobusy, pojazdy, ciężarówki i tak dalej zjeżdżały się tu, na środek. Nie wiadomo kompletnie po co. Teraz widzę, że trochę tutaj jedzie do sortowni, też nie wiem po co. No ale sortownie akurat powinny tylko przyjmować ciężarówki, wiadomo jakie. W drugą stronę jeździ autobus, dlaczego po przekątnej? No żeby jak najmniejsze korki on wprowadzał. No i co, włączmy te wszystkie porty, bo żaden z nich nie jest włączony. I zobaczymy, czy jeszcze dzisiaj uda nam się jakiś statek złapać, bo byłoby na pewno miło. Proszę bardzo. Wszyscy się tutaj cieszą. A, no i tutaj ten tramwaj wyjeżdża tutaj. Tu jest nasza dzielnica. Tu jest taka ładna ścieżka piesza.
No i tutaj tą drogę, aleje główne też przeciągnęliśmy, dojeżdża aż tutaj. W przyszłości, tak jak mówiliśmy, tu będzie port. To mogę w sumie go nazwać od razu, że tu będzie, żeby nie zapomnieć. Bardzo port P, czyli pasażerski. No i tak, widzę, że niektórzy nie mają prądu, ale na to jest łatwy patent. Proszę bardzo. Jeżeli ktoś by jeszcze mal zrzędził, to zaraz może mnie podpinać. To tak, wy nie macie. Ty się podłączyłeś, ale nie od tej strony, od której bym chciał, więc tutaj też ci, proszę bardzo, taki jeden ustawimy. Tu jeden punkcik i tu powinien być drugi. I dalej, żeby to połączyć z każdej strony, sobie zrobimy też, o proszę bardzo, tu. Tutaj oczywiście pod tym, lokalizacja, która nie może zostać pominięta. No i tutaj, o tu ładnie schowany. To bardzo dobrze. No i w teorii... Oj, proszę. Wszystko już tutaj działa. Sprawdźmy sobie tylko jeszcze tutaj nasz przemysł, żeby go wywalić. Tu była dzielnica jeszcze przed chwilą, ale już jej nie ma. Nie wiadomo czemu, bo po prostu się wszystko przynosiło. To jeszcze, o! Przestało wydobywać właśnie. O, ale gdzieś tam sobie znalazł jeszcze trzy, trochę dalej. Dobrze, to może sobie wydobywać jakby coś, to nie jest jakiś problem dla mnie. No i teraz tak, widzimy, że już powoli, poza autobusami, zaczyna coś jeździć do tych portów. O, do tego dużo jedzie. Do tego też. Do tego tak zbytnio nie. I do tego coś jedzie. O, zaczynają też jeździć do niego ciężarówki. Tego szkoda, że nic nie jedzie. Ale nie, bo też trzeba patrzeć na wjazdy, bo wiecie, ja większość tych dróg sprawdziłem, czy one działają, ale czasami się zdarzają momenty, iż coś mogłem źle podłączać, poprzedłączać i w ogóle. No ma, to my sobie ten jeden port, ten tylko na razie chwilowo podczepimy jeszcze do sieci ogólna, po prostu dla towarowych pociągów. Zobaczymy, czy to będzie miało jakiś ciekawy ruch, czy będzie dużo promu, portów i tak dalej. No dobra, to my sobie damy tutaj teraz chwilę czasu. No i zobaczmy. Jadą tu, jadą tu, tu nie jadą, tak jak widzieliśmy. Tutaj coś jedzie, ale to nie jest ciężarowy. I tutaj też coś jedzie. No ogólnie, no, jak widać, jak wałem, multum pojazdów wjeżdża, większość jedzie tak jak powinno jechać, z tego co widzę. No niektóre mają jakieś tam odjazdy, ale to wiadomo, każdemu się zdarza. Te drogi może w przyszłości po prostu zmienię na gruntowe, wtedy im się takich będzie chciało jechać. Ale ewidentnie widzimy, że ruch jest. Co prawda cały czas nasze lotnisko jest nieużywane, no i chyba ja mam na to patent. Jeżeli zmienimy tą drogę w ten sposób, może ktoś zacząłby z niego korzystać. Bo w sensie chodzi mi o pojazdy drogowe. Bo po prostu tutaj jest trochę problematyczny dojazd do niego, ale mniejsza z tym. No ma, wydaje mi się, że to już wszystko powinno zacząć działać, a zobaczmy jak jest z wyjazdami. Tak, tego już nie przestawiliśmy, ale to będzie później. Tu widzę wyjazdy po prostu z tych wszystkich naszych przemysłów, tak? Z tego i z tego, tak. I tu jakiś jeden zakłopotany. Jedzie tędy. Okej, dobra. No to po prostu wyjeżdżają sobie. Tu już aż taki ten duży ruch w teorii nie jest. To się wszystko po prostu zmienia. Zobaczmy, czy ktoś korzysta z naszego Bombaju. Tutaj nie widzę zbyt dużo ludzi. Właśnie a propos Bombaju, my tutaj sobie zrobimy przejścia nadziemne, magiczne, aby oni mogli raz, dwa, trzy przechodzić sobie do tramwaju też, bo wiadomo, on tutaj ma przystanki cały czas, więc czemu mielibyśmy na przykład im nie pozwolić? Raz, dwa, trzy. Z tego korzystać, skoro i tak jest, to raz, dwa, trzy, proszę bardzo, przejście i tutaj raz, dwa, trzy, w dół, to tu mają też przejście, no tutaj byłoby trochę trudniej to zrobić, więc w sensie górą, więc zrobimy przejście dołem, jakby się udało tutaj zrobić, bo miło, ale widzę, że tutaj się nie uda, a tu będzie za mało miejsca, więc trzeba będzie to jakoś tu wątować. To będzie trudne. Nie powiem, że nie. Ale nie, niemożliwe.
Kiedy człowiek sobie patrzy tutaj tak, to nic nie widzi ciekawego. Kiedy oddalimy się, zobaczymy, że nagle jakaś masa statków zaczęła przepływać do naszego miasta, a konkretnie naszego megaportu. Jak widzicie, jest multum statków. Czy one wypływają? No, zapisuje się gra. Niech się zapisze, bo już kończymy dzisiejszy odcinek. Okej, 40% towaru, dobra. Ten wypływa 100% naładowany, no tak, tu akurat możemy być nawet pewni. Ten pozwala, ciekawe, czy da się zrobić statki, żeby płynęły pomiędzy twoimi portami. No to już jest chyba wyższa szkoła jazdy, ale tak czy siak. Przypłynęło 36%, dobra, i się cały opróżnił. Tu mamy kolejny, przypływa 16%, czy coś się opróżni? No dobra. Z tego co widzę, na razie są dwa główne porty używane, a reszta jest właściwie cicha. Ale tak jak podłączymy pociągi, to wtedy na pewno będzie większy ruch. O, no dokładnie, widzimy już tutaj. Tu już jest jeden ruch, bardzo ładny. I pewnie stąd będą płynąć statki. Tu widzimy kolejny. Tu już jakie lecą torpedowce. Jeden, stówka, drugi 32, ten 20. No dobra. O, do tego dopłynęło coś. Do tego jest 14. Do tego tutaj, proszę bardzo, obok tego też coś tam dopłynęło. Tak, tą wyspę, a nie, w teorii będziemy mogli niedługo zwijać, ale wiadomo. I do tego nieużywanego jeszcze od jakiś czas temu 20. No jak widzimy, każdy port jest tutaj nieźle używany, czyli ogólnie sukces. Swoją drogą, tędy jeździ też multum pojazdów, jak widzicie, więc zarobki z lepkami. Jest to na maksa podciągnięte, bo oni i tak jeżdżają. Nie, naprawdę, podciągnąłem to po prostu na maksa, bo oni i tak jadą. Dlatego tak to wygląda. Zobaczmy sobie, jak oni jadą. No ewidentnie widzimy bardzo grubą tutaj ścianę drogi. Tutaj jakieś zygzaki, zaraz zresztą tak z tym pokręcimy trochę. Wjazdy tu, wjazdy tu, tu mało wjazdów. Tutaj ktoś jedzie, tu nikogo nie widzę. Tu mało i tu mało, czyli głównie do tych pierwszych dwóch wjeżdżają wszyscy. I część jedzie tutaj do tej części, do tego miejsca, nie wiadomo konkretnie gdzie. No ma, niech będzie. Lotnisko jest używane głównie przez pociągi, tak bym to określił, bo ruch drogowy właściwie nie istnieje. Ale dobra, to tak, skoro tutaj jest taki duży ruch, to my sobie tutaj zrobimy po prostu zjazd. I przed każdym z takich tego typu miejsc, ja właśnie, o, na pewno pod tym, bo tutaj tak jest dosyć duży rozjazd. Chciałem właśnie porobić sobie takie zjazdy. No tak, tu nie możemy akurat, no ale to rozumiem. Tutaj byśmy sobie to zrobili, chociaż tutaj nie ma już takiej niezbędnej potrzeby. Głównie tutaj chodziło przy tym pierwszym zjeździe, żeby to jakoś i funkcjonowało lepiej. Tu w sumie też by się przydało to zrobić po całości. No ma, sobie zrobimy to. Trzeba tutaj nasz pociąg pasażerski lekko przesunąć. No, zróbmy najpierw to. Proszę bardzo. I dalej raz w dół. I tu widzę, że ładnie wejdzie, ładnie wejdzie. Nie ładnie wejdzie. To jeszcze raz. A tu widzę, że jest to bardzo ciekawe. No dobra. Chyba trzeba będzie to przestawić wszystko. Coś tą drogę. Trochę zrobić większe miejsce. O, dobra, czekaj, weszło. I tutaj też sobie wystarczy zrobić ostrzejszy zakręt. Tak. Dobra. Tutaj tylko wyłącz siatkę. Więc tutaj sobie zrobisz zakręt i tam się podłączysz. Dobrze, tyle z dzisiejszego odcinka. Kolejny odcinek z T-Scanners może się pojawić dosyć późno, bym powiedział. Przynajmniej taki oficjalny, nagrany na PlayStation 4. Więc wy będziecie po prostu czekać. Powinien się pojawić niedługo. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę. No i do zobaczenia już wkrótce. W kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!